zajmowałam pływaniem. Później przeniosłam się na siłownię i to zapoczątkowało moje starty w triatlonie, które kontynuuję już drugi rok. Serdecznie polecam tą imprezę wszystkim pasjonatom sportów wytrzymałościowych, jak również tym, którzy chcą po prostu spróbować się w tej dyscyplinie. Umiem pływać, lubię biegać, na rowerze jakoś też pojadę. Start w triathlonie to dla mnie fajna przygoda i sprawdzenie swoich możliwości. Rozpoczęła się jakieś 6 lat temu, gdzie zacząłem od kolarstwa, nie wiedząc, że 3 lata później dołożę jeszcze pływanie i bieganie. Dyscypliny tworzą niesamowitą nazwę triathlon. Triathlon to przede wszystkim walka z samym sobą, a także walka o lepsze miejsce za każdym razem, kiedy startuje. Aviator Zmielec. Naszą pasją jest, jak widać, futbol amerykański, ale lubimy też pływać, jeździć na rowerze i biegać. Dlatego próbujemy swoich sił w triathlonach. Nie jest w tym triathlonie, ponieważ chciałam spróbować czegoś nowego i zapowiada się nieco zabawa. Jako piłkarza ręcznego moją pasją stał się triathlon. Połączenie pasji z moją pracą jako nauczyciela wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych ma być przykładem dla młodzieży, którą uczę. Jestem głęboko przekonany, że moja młodzież wyniesie z tego jak najwięcej. Jeżdżę, tak jak widzicie, jest sobota, jest oderwanie się troszkę od rzeczywistości, jest spędzenie chwilę czasu z własnym wysiłkiem, z własnymi myślami. Wiadomo, przygotowujemy się także do triathlonu mieleckiego, Extreme Triathlon Mielec, 22 czerwca na basenie Mielcu. Wszystkich zapraszamy, można zobaczyć innych, podglądnąć ich technikę. Będzie fajnie, będzie dobrze.